Cześć, Przemek Woźniak, piwniczka Piwo Żłopa. Jesteśmy w Carpe Craft i podsumowujemy z takim małym opóźnieniem toruński zlot piwowarów. 11 już był. I tak jak przed rokiem, ze mną jest zwycięzca jednej z kategorii, która jednocześnie okazała się Grand Championem. Rok temu rozmawialiśmy ze szwagrami, dzisiaj ze mną jest Jarek. Cześć. Cześć. Jarek jest piwowarem domowym, który też bierze udział w bitwach, także może ci, co tutaj się gdzieś wokół Carpe kręcą, to go znają. Tym razem udało się aż dwa razy na podium znaleźć. Wygrałeś właśnie jaką kategorię? Jak ona się konkretnie nazywała? Jasne Świąteczne. Jasne Świąteczne po prostu, tak? Tam White X masz chyba napisała. Tak. Magda. A drugie miejsce zająłeś w Polish IPA. IPA to była. Trzecią kategorią był Milk Stout, który wygrał Jarzyn Waleczny, czyli Krzysztof, ale mamy to piwo, nie ma go dzisiaj, bo nie chciał brać udziału w nagraniu, ale mamy, sobie spróbujemy. Zaczniemy jednak od właśnie zwycięskiego piwa, czyli od tej świątecznej, może mam to szkło, świątecznej właściwie Ejla, tak? Po prostu to miało być świąteczne. No jasne, świąteczne. Nie było w ogóle żadnych obostrzeń. Także tak naprawdę była taka prawie że otwarta kategoria, bo można było użyć wszelkich składników. Pochwalisz się, co użyłeś, zanim otworzymy? Myślę, że standardowe. Czyli gruździki, anyż, gałkę muszkatałową, kardamon. Czyli takie, które się kojarzą rzeczywiście. Ile tam było piw jeszcze, pamiętasz? Bo ja już nie pamiętam. Siedem. Także jedno z siedmiu. Oczywiście wybierali konsumenci, tak jak na toruńskim zlocie to bywa od zawsze. Tutaj jeszcze ważna informacja, o którym zapomnę. Toruński zlot teraz się będzie odbywał co rok, czyli dopiero zimą następny. Gdyby ktoś chciał, to niech obserwuje stronę, fanpage tego zlotu. Pewnie ogłoszą niedługo kategorię, chociaż może dopiero latem ogłoszą, nie wiem. Dobra, sprawdzamy w takim razie Grand Championa. Jest delikatnie schodzony, ale nie jest jakiś tam lodowaty. Naleję tylko po trochu, bo jeszcze mam sporo do spróbowania, a nie chcę też w sumie osadu. Ale to jest ale. Tak. Dobra, w takim razie zdrowie twoje, Jarek, i gratulacje. Dziękuję. Pierwsze miejsce w tej kategorii właśnie białe świąteczne, jasne świąteczne i jednocześnie najwięcej punktów spośród trzech kategorii, dlatego taki Grand Champion toruński. Rzeczywiście, pierwsze skojarzenie bardzo charakterystyczne. Piernik, ale też troszkę takich ziółek. Tak. Czuć kardamon na pewno. Wydaje mi się, że też trochę belgijskie drożdże czuć. Aha, bo było na Belgach. Tak, na Belgii. No właśnie, mówię, że ale jednak. Czyli było na takich. No, rzeczywiście, można by pod Belgię podciągnąć. Mocno czuć ten cały zestaw przypraw, ale nie jest też taki zalegający. Ja już powtarzałem to wielokrotnie, nie jestem fanem tych takich mieszanek, ale tu rzeczywiście jest co, powiedzmy, że w punkt. Pewnie dlatego też docenili to konsumenci, sędziowie. No właśnie to jest drugie moje świąteczne, jakie robiłem. Pierwsze właśnie było takie mocno zalegające. Teraz troszeczkę zmniejszyłem ilość przypraw, żeby to było tak właśnie. Jest w punkt. No naprawdę jest taki zamieszany piernikiem. Troszkę jakby owocowość, pewnie od drożdży. Troszkę też taki cały czas ziołowość czuję, jakby posmak czegoś, nie wiem, sosnowego, jałowcowego, wiesz, o to mi chodzi, taka nuta zostaje. Ale ciężko powiedzieć, igliwie, no ale widocznie z tej mieszanki wyszło. Też bym zaryzykował, jak pewnie troszkę by tutaj jeszcze coś dodać albo coś odjąć, to można by pod dyniowe, tak jak robią Amerykanie, dyniowe bez dyni, że robią taki zestaw przypraw, że wychodzi dynia. Ale mi to trochę brakuje może skórki pomarańczy. Aha, żeby bardziej zrobić jeszcze w tym kierunku, cytrusowy, żeby w aromacie. Ale wygrało. Więc było najbardziej moim zdaniem takie właśnie zbalansowane, bo myślę, że wielu jest tak jak ja, że jak ma takie świąteczne, gdzie jest nawalone aż po brzegi, tak. To tego się nie chce za bardzo pić. Ja tak przynajmniej mam. Albo druga sprawa, że gdyby znowu było za mało, to by pewnie zostało takie płytkie, zwykłe piwo i też by to sędziowie nie docenili. Tam różne piwa były, bo ja zdążyłem coś tam spróbować w biegu, ale to się okazało najlepsze, także jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Nie będziemy przeciągać, więc idziemy dalej. Tym razem twoje Polish IPA. Wygrał chłopak, który nie jest z Torunia, akurat próbowaliśmy sobie przypomnieć nazwisko. Czyli Fandrejewski przypadkiem? Tak. Jakoś tak teraz mi się gdzieś mi uciekło. On był też na zlocie, ale nie mam jego piwa. Mamy drugie miejsce, więc sprawdzamy. Styl dosyć niewdzięczny, bo polskie chmiele czasami
No inaczej, łatwo przesadzić, tak? Łatwo przewalić i już jest woliczka na przykład mega zalegająca albo jakaś taka łodygowa. Teraz pamiętam, zwycięstwo miał takie mocno kwiatowe nuty. Kwiatowe akcenty miał w tym aromacie przede wszystkim. No, znaczy tak, powiem, moje i tamte mi się troszeczkę myliło. Tak? Aha, myliły się. Że nie do końca byłem pewny, które jest moje. No, tutaj też rzeczywiście jest lekko. Nie ma takiego... Nie ma ciężkiego takiego aromatu, tylko jest... Trochę uciekło trochę trawy, przez ten miesiąc. Trochę uciekło. Trochę trawy, mniej właśnie może takiego słodkiego. Mi się kojarzy, tak. Że tam taki słodkawy był ten aromat. To wtedy był bardzo świeży. Bardzo świeży. Cztery dni po zabutelkowaniu. Mieliśmy też Polish Ale albo Polish Pale Ale, tam było dowolność na bitwie. To tam niektórzy porobili właśnie takie mega zaciągające, zalegające, więc sprawdzimy jak tutaj. Tutaj goryczka jest solidna, naprawdę. Ona trochę zostaje, ale nie zalega. Ona się tak rozpływa fajnie. I chce się pić dalej, wysusza. Wysusza dosyć tak. No, na goryczkę bardzo dużo chmielu poszło, także... No, 100 ibu może będzie. Ale nie jest, mówię, nie jest taka goryczka chamska, taka, że zaciąga i nie masz ochoty tego pić, że aż wykrzywia. Ona jest bardzo fajnie skomponowana. Ziemistość taka trochę na języku zostaje. Ale bardzo dobre piwo moim zdaniem. Też myślę, że nawet lepsze niż tamto świąteczne, tak jakby porównując dwa piwa po prostu... No dla mnie nie ma nawet co porównywać, bo ja bym zawsze wybrał Pale Ale, czy w ogóle jakąś IPA, nieważne jakich chmielach. Ale rzeczywiście, gdybyśmy teraz mieli sobie rozpić, to też chętniej sięgnę po to. Jakie chmiele pamiętasz tam były? Sybilla Marynka? Czy... Oktawia. A na Oktawii tylko, tak? Tak. Także bardzo dużo poszło. Chociaż na goryczkę jeszcze chyba jakieś inne dawałem, ale... Mhm. Ale po prostu alfa kwasy, żeby jak największe. Naprawdę fajne piwo, warto spróbować, chociaż okazji pewnie mało, bo nie wiem, dostało ci jeszcze trochę, co? No tam z 10 może 10 być. Ja to pójdzie na potrzeby własne, ale naprawdę sobie z chęcią to zaraz dopiję. A żeby nie przeciągać filmu, to jeszcze spróbujemy Jarzyna, a właściwie jego piwa. Jarzyn wygrał kategorię Milk Stout, tak? Czy to był Sweet Stout? Milk Stout, czyli w zasadzie co, powinny być użyte jakieś tam... No laktoza. Laktoza. Powinno być dosyć słodko, mlecznie. No, nawet no, powiem ci, że z butelki już czuję taką mocną mleczność. Tak, teraz czuję naprawdę, bo na bitwie jakoś tego... Trochę tak, nie żebym tu Jarzyna chciał urazić, ale taka tania masa czekoladowa jak jest czasami. Takie kakao jakieś troszkę gorszej jakości, albo jak to się śmieją z tego... nie wiem, zawsze się śmieją na necie, porównują kakao... Z takim kurde królikiem, chyba Nesquik czy coś takiego. Aha, tak, no. Że taka słodkość, no kulki Nesquik, coś takiego piszę, no. Jest dosyć, może nie jasne, ale widać przebłyski, takie jakieś trochę się... Jest bardzo klarowne. No, jest właśnie niemalże brown. On bardzo gładkie jest. Strasznie mocno czuć tą taką kakao, taka właśnie troszkę sztuczna czekolada. Ale zobacz, faktycznie no widać... Tak, jest takie ciekawe ile tego ciemnego słodu. Ciemnego, no mało. Że nie za dużo. Tutaj właśnie jakieś opinie słyszałem, że do końca to nie był Milk Stout, ale wygrał. Ten. Bardzo gładkie, rozpływa się na języku praktycznie tak. Taką fajną nutą. W smaku bardziej słodkie niż zapachu, bo zapachu tak doszukuje się tej laktozy. Mhm. Ale chyba jest. Jest. No, praktycznie bez gazu też, nie? Takie... Tak. Ale nie płytkie, tylko takie gładkie. Gładkie, że bardzo się mocno wygładza. No i pewnie bardzo mocno smakowało. Słodycz jest taka umiarkowana. Dlatego ludzie też to wybrali. No i Jarzyn kategorię wygrał. Także mamy zwycięzcę kategorii Milk Stout, zwycięzcę kategorii White Xmas i drugie miejsce z Polish Pale Ale. Takie, można powiedzieć, taka delegacja z stronowskiego zlotu. Troszkę późno, także te piwa pewnie, tak jak mówisz, trochę straciły, ale chyba ogólnie zadowolony jesteś. Nie, no jestem bardzo zadowolony, także ty miałeś jakiekolwiek miejsca na zlotach? Trzecie miejsce miałem rok temu na New Zealand IPA. A, także IPy mi w miarę podchodzą. Czyli jakiś tam sukces mały był, a jeszcze tylko tak w woli ścisłości, ty jakiekolwiek miejsca punktowane zajmowałeś, gdzieś wysyłałeś na konkursy PSPB, czy
Nie. Wysyłałem bez sukcesu. Bez sukcesu. I na bitwach też niestety odpadłeś. Też niestety. Miałeś kategorię, której nie lubisz tego co no tak, myślę, że to głównie przez wodę mam tak, że IPy mi wychodzą dosyć dobre. Ta gryczka jest właśnie taka niezalegająca, a już jakieś belgijskie to już trochę gorzej. Bo to wita jednak miałeś, tak, wita i zawsze ta gryczka jednak gdzieś tam się pojawia. Nie? No dobra, w każdym razie dziękuję Ci, że padłeś. Ja mogliśmy posmakować. Jeszcze raz gratuluję, bo na podium chyba tylko jeszcze ta para była dwa razy na trzecim miejscu, a tak to nikt dwóch podium nie osiągnął tym razem. No, piw było 20 parę, więc trzeba uznać to. Mogło się być dwa piwa, czy miałeś też. Dwa piwa, no, dwa, piwa dwa podium, więc trzeba uznać to jak najbardziej za sukces. Mimo, że tutaj nie oceniają sędziowie według jakichś tam kryteriów ścisłych, ale są to konsumenci i kto wie, czy to nie jest nawet bardziej cenione, bo jednak. Znaczy, że piwo nie jest może stricte związane z jakimś tam arkuszem, tak? Tak, nikt tego nie ocenia. Tak. Ale jest to jednak docenione, że tym ludziom po prostu to piwo smakowało i chętnie by wzięli więcej, skoro ocenili to jako najlepsze. To wszystko. W takim razie podsumowujemy w ten sposób ten toruński zlot. Mówiłem 11, 12 będzie dopiero w grudniu 2018. My się widzimy jeszcze na bitwach, a także oczywiście na piwku. Wkrótce powinny jakieś kolejne recenzje się pojawić. Zajrzyjcie na fanpage i do zobaczenia. Cześć. Cześć. Róweczko.